Mecz grupy czwartej. Łotwa, Polska. Mecz naprawdę ostatniej szansy dla biało-czerwonych. Mecz, który pokaże, na ile drużyna Pawła Janasa chce grać poważną piłkę, chce liczyć się w europejskiej elicie, na ile ci zawodnicy powołani przez Janasa marzą jeszcze o tym, by pokazać się w Europie. Ekipa biało-czerwonych, trener Janas, Kleindienst, kierownik drużyny Krzysztof Rola Wawrzecki, także rezerwowi, już udają się na swoją ławkę, a pan Wasaras za moment ustawi obie drużyny do prezentacji i do hymnów. Za moment hymny obu jedenastek w wykonaniu chóru katedry w Rydze. Za nami część oficjalna dzisiejszego spotkania, hymny narodowe Polski i Łotwy. Trzeba przyznać, że ten mazurek Dąbrowskiego zabrzmiał dziś bardzo dostojnie, bardzo godnie. Mamy nadzieję, że nastrój tej pieśni udzieli się naszym piłkarzom i zagrają dziś dobry, dobry mecz. Nie chcemy wielkiego spotkania, chcemy dobrego, zwycięskiego meczu jedenastki Pawła Janasa. Mówiliśmy w studio o tym, w jakim zestawieniu gra nasza reprezentacja. Przypomnę jeszcze w bramce z jedynką Jerzy Dudek, w obronie z dwójka Tomasz Kłost, z szóstką Jacek Bąk, z siódemką Tomasz Hajto, z trójką Krzysztof Ratajczyk. W pomocy zagrają numer 10 Mariusz Lewandowski, numer 5 Mirosław Szomkowiak, numer 4 Radosław Sobolewski, numer 8 Jacek Krzynówek, w ataku Maciej Żurawski, numer 11 Paweł Kryszałowicz, numer 9 rezerwowi w naszej drużynie. Dwunastka to bramkarz Szamotulski, 13 Zdebel, 14 Kukiełka, 15 Michał Żewłakow, 16 Kosowski, 17 Rasiak, 18 Saganowski.
Oto Mariusz Lewandowski dziś gra na nietypowej dla siebie prawej pomocy. Odpowiadać będzie za powstrzymywanie Andrzeja Rubinsa i Maisa Werpakowskisa. Bardzo dynamicznych, bardzo szybko atakujących piłkarzy lewą stroną. Stąd na nietypowej pozycji dla siebie zagra piłkarz Szachtara Donieck. Czas na skład Łotyszy. W bramce z jedynką Aleksandr Kolinko. W obronie z siódemką Aleksandr Isakowsk. Z dwójką Igor Stepanow. Z trójką Michail Ziemliński. Z szóstką Oleg Blagonadeždins. W pomocy ósemka Ivans Blejdelis. Z trójką Valentins Lobanovs. Z piątką Juris Lajzans. Z dziesiątką Andrzej Rubins. I w ataku Maiz Werpakowskis numer 9 i Andrzejs Prochorenkows numer 11. Czerwone stroje, 11 Łotwy, Polacy w biało-czerwonych uniformach. Za moment mecz, kolejny mecz o wszystko naszej reprezentacji. W porównaniu z meczem, który piłkarze obu 11 stoczyli na Legii w ubiegłym roku, kiedy to Łotwa wygrała 1-0 po golu Lajzansa. Dziś w drużynie trenera Starkowsa występuje tylko jeden nowy piłkarz, Valentin Lobanovs. Zastępuje on odsuniętego za żółte kartki Astafiewsa. Kolinko na lewą stronę do Blagodeždinsa. Blagodeždins i do środka do Stepanowsa. Stepanow w tym roku przeszedł z Arsenalu Londyn do belgijskiego Beveren. Akcja prawą stroną. I dobrze Tomasz Hajto. Jeśli chodzi o biało-czerwonych, to w tym meczu na Legii, tym nieszczęśliwym dla naszych, wystąpili wtedy Jerzy Dudek, Tomasz Hajto, Jacek Bąk i Maciej Żurawski. Na wczorajszym treningu piłkarze narzekali na piłki. Kierownik techniczny drużyny, pan Wiesław Ignasiewicz, musiał spuszczać powietrze z piłek, bo według naszych zawodników były za twarde. Jerzy Dudek, druga minuta spotkania, bramkarz Liverpoolu na prawą stronę, tu dobrze ustawiony Blagonadeždins. Jest Żurawski, Żurawski spokojnie do środka. Jacek Bąk, Radosław Sobolewski. W debiucie w meczu w Tallinie strzelił Estończykom bramkę. Ostre wejście Blagodeždinsa. Piłka dla biało-czerwonych. Tomasz Kłos. Kłos w kierunku Kryszałowicza. Ostre wejście zdecydowane Stepanowsa. Stepanow świetnie gra głową. Bardzo wysoki piłkarz. Potrafiący naprawdę godnie wspomóc swych napastników przy stałych fragmentach gry. Myślę o rzutach wolnych, rożnych. Teraz akcja prawą stroną, walczący Kryszałowicz. Ponownie Stepanow, starcie z Kryszałowiczem. Faul, pierwszy, właściwie drugi gwizdek sędziego Salonik. Maciej Żurawski w linii ataku z Kryszałowiczem. Na trybunach Artur Wichniarek. Pozostali napastnicy Marek Saganowski i Grzegorz Rasiak na ławce rezerwowych. Paweł Janas nie ukrywał, że jeśli będzie coś nie tak, jeśli będzie trzeba gonić wynik, odrabiać straty, to postawi właśnie na legionistę i piłkarza z Grotynu. Tymczasem przy piłce zawodnicy Łotwy, nie ma spalonego. Uwaga, Dudek przed pust bramką i przed wielką szansą. Jednak podniósł chorągiewkę pan Mitropoulos. W pierwszej chwili puścił akcję, teraz uspokajające gesty pana Vasarasa. Blejdelis, jeden z najszybszych pomocników Łotwy, był naprawdę w dobrej sytuacji. Na szczęście dla biało-czerwonych, na minimalnym spalonym znalazł się rozgrywający duńskiego Wiborga. Kłos, Lewandowski. Udana akcja Rubinsa. Ale i dobrze tym razem atakował Blagodeždinsa Żurawski. Trochę nerwowo. Nasi dodają sobie otuchy, biją brawo za to, że ta piłka często wędruje w pole karne Łotyszy. A tymczasem piłkarze Starkowsa rozpoczynają wyrzutem z autu. Lajzans nie dał rady, jest Sobolewski. Trochę nonszalancko piłkarz Groklinu. Teraz wyrwa w środku boiska. Na szczęście Ratajczyk wraca. Obok niego Werpakowskis. Bardzo liczą dziś kibice Łotwy na Werpakowskisa. Pod nieobecność Mariana Pacharsa. To ten piłkarz ma głównie gnębić naszą defensywę. Strzał z powietrza Prochorenkowska. Piłkarza Maccabi i teraz akcja przenosi się pod pole karne biało-czerwonych. Myślę, że już 10 tysięcy nie ma kompletu ciągle na stadionie Skonto w Rydze. Kibiców zachęca swoją jedenastkę do ataków. Nasi kibice nie pozostają dłużni. Bardzo dobra, gorąca atmosfera na stadionie w stolicy Łotwy. Dochodzi czwarta minuta spotkania. 0-0 w meczu, który naszym tylko zwycięstwo daje nadzieję na występ w barażach i ewentualny udział w finałach Mistrzostw Europy.
To żadne alibi, ale proszę pamiętać, Polacy nigdy jeszcze nie zagrali w finałach Mistrzostw Europy. Może teraz dobra akcja środkiem boiska, jednak Kryszałowicz nie przejął piłki. Czterech obrońców Łotwy bardzo lubi swoje pole karne, tak to powiedział przed meczem pan trener Piechniczek. Generalnie nawet w sytuacjach, kiedy wychodzą z kontrą, to pilnują jednak swojego pola karnego. Teraz akcja nieudana Łotyszy, Szymkowiak, ach szkoda tej sytuacji, prosto pod nogi Lobanowca. Kontratak piłkarzy Starkowsa. Blaydelis. Tomasz Hajto, spokój naszego kapitana. Żurawski. Niezła gra w meczu kontrolnym z Estonią. Mówię tylko niezła, bo nie wykorzystał dwóch dogodnych sytuacji. Ale mimo to zebrał dobre recenzje. Ten mecz nie ma faulu. Ratajczyk szybko wschodzi z boiska. Blaydelis w środku. Blaydelis strzał lewą nogą. Słupek. Brawa dla Kłosa za to, że jak najszybciej odesłał piłkę od własnego pola karnego. Teraz kontratak Polaków. Piłka do środka. Szymkowiak i Sobolewski. Na lewej stronie szeroko ustawiony Krzynówek. Nasi jednak zwalniają. Nasi czekają. Chcą wyrobić dobre pozycje w ataku. Lewandowski. Tomasz Kłos. Pokazał się tam dobrze z przodu Żurawski, ale był przez moment na spalonym. Lewandowski, Żurawski, Kłos. Piłka do Sobolewskiego. Sobolewski do środka, obok niego Lobanowski. Faul. Będzie rzut wolny. Mamy dzisiaj naprawdę w naszej drużynie trzech teoretycznie dobrze bijących rzuty wolne piłkarzy. Wspominałem już o tym. Mirosław Szymkowiak, Krzysztof Ratajczyk, Mariusz Lewandowski, a może i sam Sobolewski zechce uderzyć z 30 metrów na bramkę Kolinki. Szymkowiak i Krzynówek. To jest czwarty Dobrydża, bo Krzynówek także znakomicie i mocno bije rzuty wolne. Krzynówek i Szymkowiak. Jeden Werpakowski z obok Kłosa i Bąka w środku boiska. Uwaga, Krzynówek dostał piłkę od Szymkowiaka. Słupek! Kolejny słupek w tym meczu. Mamy chyba 6 minut gry za sobą, a już drugi słupek. Bardzo dobra akcja biało-czerwonych. Trzeba pójść za ciosem. Trzeba znaleźć kolejną szansę na zdobycie bramki. Uwaga, tak strzelił mocno po ziemi, ale piłka trafiła w słupek. Jacek Krzynówek, brawa dla gracza Norymbergi. Teraz piłka rzutu rożnego, znowu od Krzynówka, podbita przez obrońców Łotwy. Jeszcze raz. Na razie pan Basaras uspokaja całe towarzystwo w polu karnym Łotwy. Ponownie Krzynówek, być może teraz będziemy mieli więcej szczęścia, 10 Łotyszy we własnym polu karnym. Podbieg tam do piłki, Jacek Bąk, Kolinko i kolejny korner dla biało-czerwonych. Bardzo dobrze, trzymamy tę piłkę blisko bramki Łotyszy. 7 minuta spotkania, 0-0, dwie dobre akcje Łotyszy. Nasza odpowiedź także bardzo dobra, mogło być 1-0 dla biało-czerwonych, mogło być 1-1. Teraz Szymkowiak z rzutu rożnego, Krzynówek przed polem karnym, Szymkowiak, Jacek Bąk. Trącił piłkę, ale ta piłka znowu opuszcza boisko i mamy trzeci z rzędu korner dla biało-czerwonych. Zobaczymy, czy tym razem Krzynówek zaproponuje coś innego w tej akcji. Może zagra do środka. Tutaj nieźle ustawiony Lewandowski, chociaż kryje go Werpakowski. Uwaga, Krzynówek. Lewandowski. Lekkomyślnie, niecelnie. Będzie okazja do kontry dla Łotyszy. Jednak nasi opanowują sytuację, przynajmniej na moment. Blagona Deżdins. Jest Krzynówek. Krzynówek spokojnie powinien poprowadzić akcję prawą stroną. Brawa dla Krzynówkach. Nie zrozumiał go Lewandowski. I teraz Lajzans. Strzelec bramki w meczu w Warszawie. Ale ostatnie miesiące to nic wielkiego w karierze tego piłkarza. W CSKA grywa rzadko. Jedna bramka w tym sezonie. I jedno podanie. Dwa punkty w klasyfikacji gazety Sport Express. Tymczasem Lobanovs. Pojedynek Blaydelisa i Ratajczyka. Isakovs prosto w pole karne. Kłos. I piłka dla biało-czerwonych. Kłos. Kryszałowicz w środku nie przejął tej piłki, nie przejął jej Żurawski. Lobanovs. Dobrze wypychany Prochorenkovs. I biało-czerwoniach. Niecelnie, znowu bardzo nerwowe wyprowadzenie piłki. To był Ratajczyk. Łotysze grają spokojnie. Mówiłem przed meczem, że są bardzo pewni siebie, ale ta pewność dodaje im naprawdę w tym meczu spokoju. Żurawski. Dobrze wszedł w akcję Stepanovs. Powstrzymał Kryszałowicza.
i piłka dla Łotwy. Zemlińskis. Kapitan łotewskiej jedenastki na prawą stronę do Prochorankowsa. Nieudane zagranie i biało-czerwoni. Jak na razie wydaje się, że nieźle byłoby przetrzymać piłkę w środku, uspokoić trochę grę. Nasi starają się odpowiadać atakiem za atak, ale kilka spokojnych rozegrań w środku naprawdę i pomoże błąd Kłosa. Ruszył już dziesiątko Rubins. Rubins, płasko pole karne. Dobrze Jacek Bąk, spokojnie, teraz Kłos. To powinien naprawić swój błąd przed kilkunastu sekund. I brawo, bardzo dobrze do Lewandowskiego. Lewandowski czekał, aż Lajzan zabierze mu piłkę. Źle, ślamazarnie zagrał piłkarz Szachtara. Nasi w dalszym ciągu w środku nie potrafią złapać rytmu gry, nie potrafią opanować sytuacji. 2-3 podania w środku, znalezienie partnera na skrzydle i wydawałoby się, że to takie proste, ale nasi jak na razie starają się grać długą piłką. Szuka swego miejsca teraz w środku Żurawski. Oto Żurawski w walce z Blagodę Dymnisem. Out dla Polaków. 11 minuta spotkania. Dobre tempo. Kilka ładnych akcji z obu stron. Piłkarz FC Köln, Tomasz Kłos. Dobrze pilnowany Kryszałowicz. Żurawski ma chwilę swobody, podaje do Kryszałowicza, nie dał rady. Teraz Hajto. Dobrze, nasi biegają w pole karne większą liczbą zawodników. Ratajczyk. Kryszałowicz nie doszedł do podania. Był tam Zemlińskis. I znowu wyrwa w środku. Nie mogą przejąć ani Sobolewski, ani Szymkowiak tej piłki. Być może z czasem rozegrają się, będzie lepiej. Teraz dobre wejście Hajty, ale znowu atakuje ten niesamowity Imans Bladylis. Od bramki Jerzy Dudek. 28-letni gracz duńskiego Wiborgu, Imans Bladylis, po raz kolejny nastraszył Krzysztofa Ratajczyka. Dudek. Ratajczyk. Chwalony za ostatnie występy w Austrii Wiedeń. Nawet jego zespół, mimo że przegrał z Marsylią rywalizację o udział w Champions League, to Polak w tych spotkaniach spisywał się bardzo przyzwoicie. Kłos. I znowu dobra interwencja Stepanowsa. Lagodeszdins. Błąd. Sobolewski przetrzymuje piłkę. Ale tu Lajzans, bardzo aktywnie grający pomocnik CSKA. Niemal każda piłka, każda akcja zawodników Łotwy rozpoczyna się od tego gracza. No i tym razem faul Lewandowskiego. Stepanows. Isakows. Powrót Szymkowiaka. Opanuje piłkę na środkowy. O właśnie. Chwila spokoju, zagranie do obrony. Nasi jednak pochowani za plecami obrońców Łotwy. Mało ruchu w przednich formacjach naszej drużyny. Szymkowiak, błąd. Stracił piłkę gracz Wisły, atakuje. Znowu Bladylis, nie to Werpakowski. Coraz bliżej pole karne i świetnie Hajto. Przydałaby się dobra kontra. Ruszył w stronę Hajty Żurawski. Ale piłka trafia do Kłosa. Kłos na lewej stronie, niepilnowany Krzynówek. Nie zauważył go gracz Kolonii. Teraz Kłos i teraz chyba powinien wreszcie posłać tę piłkę do Krzynówka. O właśnie. Tyle tylko, że Isakowski już ma czas na to, by podbiec do niego i zabrać piłkę. Uczynił to Lobanows. Isakows. Ponownie prostopadła piłka z pominięciem linii pomocy. To kolejny raz Łotysze tak zagrywają. Szukają takiej dziury pomiędzy Jackiem Bąkiem i Tomaszem Hajtą. Na szczęście dla nas i Bąk, i Hajto na razie wzorowo spisują się na środku obrony. Kryszałowicz, błąd. Napastnika Miki. Jakoś zaczął to spotkanie spięty, zdenerwowany. Nie idzie początek tego spotkania, nie wychodzi Kryszałowiczowi. Teraz w środku Bladylis. Dobrze na prawo do Isakowsa. Nasi wracają pod swoje pole karne. Dobry atak Sobolewskiego. Zemlińskis. No i znowu szukanie na prawej stronie Bladylisa. Trzeba przyznać, że prosto, w sposób momentami tak prostacki, mówiąc po piłkarsku, grają zawodnicy Łotwy. Długa piłka w kierunku napastników. Omijają środek, no ale co z tego, skoro ta piłka szybciej trafia pod nasze pole karne i mamy od czasu do czasu z tym problemy. Jerzy Dudek. Ratajczyk. Jest Żurawski, bardzo sprytnie na lewo do
Krzynówka, Krzynówek musi poczekać, aż pojawią się jego partnerzy w polu karnym. Są tam już Kryszałowicz, Lewandowski, Krzynówek. Mamy kolejny rzut rożny. Na rzutach rożnych jesteśmy potęgą 4-0. Jeśli chodzi o ten stały fragment gry, zobaczymy, jaką korzyść przyniesie ten korner bity przez Mirosława Szymkowiaka. Szymkowiak wydawało się, że zagra dziś od początku na prawej pomocy, ale woli grać w środku, stąd wobec nie najlepszej dyspozycji fizycznej Kamila Kosowskiego na prawej pomocy gra Lewandowski. Uwaga, pusta bramka! Od bramki Kolinko. Kolinko mimo wysokiego wzrostu, wielkiego zasięgu ramion nie gra specjalnie pewnie na przedpolu. Trzeba przyznać, że to kolejny raz, kiedy to nasi mogli jego błąd wykorzystać. Jeszcze raz ta sytuacja. Był Żurawski, wcześniej chyba Kryszałowicz niezbyt czysto atakował bramkarza Łotwy. Aj to. Bąk. Kłos. Znowu Żurawski w drugiej linii, podbiega pod piłkę Żurawski. Dobrze na prawo do Lewandowskiego. Lewandowski, Kryszałowicz za moment pokaże mu się z prawej strony. Kryszałowicz będzie sam dryblował, czeka aż biegną jego koledzy. Nie zostawia piłkę Żurawskiemu. Żurawski ma trzech graczy w białych koszulkach w polu karnym. Szymkowiak, Kryszałowicz i Lewandowski. Teraz jest okazja, by wesprzeć ten atak. Dwóch Łotyszy zostaje na środku boiska. A Tomasz Kłos z auto do Żurawskiego. Piłkarz Wisły oddaje ją Kłosowi. Znowu Żurawski. Żurawski do środka. Żurawski. Żurawski. Ucieka piłka napastnikowi Wisły. Niedobrze. Kontratak. Łotwy zaczekał Jacek Bąk. Chyba niepotrzebnie. Ruszył Prochorenkows. Gracz Maccabi Tel Aviv na lewej stronie. Obok niego trzech Polaków. Nie wiem, czy aż tylu potrzeba, by zatrzymać piłkarza z Łotwy, ale udało się. Teraz dobrze Szymkowiak. Nie. Nie przejął piłki Sobolewski. Lajzans. Brawo dla Szymkowiaka za powrót. Być może po tych dwóch, trzech zagraniach Szymkowiak złapie rytm i zacznie grać dokładniej, bo jak na razie nie wygląda to najlepiej. Paweł Janas widzi, że po 16 minutach gry Łotwa, stosując prostą taktykę, bardzo grając twardo w obronie, w pomocy, odcina polskich napastników od podań, no i tymi długimi krosami stara się tam coś zrobić w polskim polu karnym. Teraz akcja Lobanowca, strzela Dudek fantastycznie, oddana piłka za darmo przed pole karne i znakomicie interweniował Jerzy Dudek. Jeszcze raz ta sytuacja. Rubins. Mierzony strzał, plasowany, ale bardzo dobry. Lobanowca. 32-letni piłkarz ze Skonto Riga. Naprawdę sprawdził umiejętności naszego bramkarza z Liverpoolu. Ponownie Andrzejs Rubins. Gracz Sinika Jarosław. Rubins, Dudek w bramce. Popatrzył tylko, jak ta piłka błyskawicznie śmignęła nad polem karnym biało-czerwonych. I znowu Łotysze. Blagodarz Dendins. Nie ma faulu. Gramy dalej. Bąk. Chwila takiego zamieszania w naszym polu karnym. Ale teraz widzą Państwo, jak wysoko, jak daleko od własnego pola karnego atakują Łotysze. To był Stepanows. Doping na stadionie Skonto bardzo wzrasta. To oczywiście kibice miejscowych zagrzewają do boju jedenastkę Starkowsa. Żurawski, Ratajczyk, niedokładnie. Hajto, rzut wolny dla Łotwy. W wywiadzie dla tygodnika Piłka Nożna trener Starkows obawiał się Kamila Kosowskiego. Dziś Kosowski nie gra, przynajmniej od początku meczu. Może więc odetchnąć. Ale w drugiej połowie, kto wie, czy były gracz Wisły, obecnie Kaiserslautern nie wesprze naszej drużyny. Zobaczy, będzie to zależało od wyniku. Teraz cała jedenastka Łotwy przesuwa się na naszą połowę. Lobanows. Bąk. Znowu Rubins. Isakows, Tomasz Hajto, dobrze sekurujący lewą stronę, tam gdzie powinien być Ratajczyk. Hajto, Ratajczyk, dobrze wychodzimy spod własnego pola karnego, piłka do środka, wreszcie będzie może składna akcja, prostopadle w kierunku Kryszałowicza zagrywał Szymkowiak, ale napastnik Amiki nie złapał tej piłki.
Sobolewski blisko Lejzansa, odpowiada chyba za to, by rozgrywający CSKA nie narobił nam jakiegoś bałaganu w liniach obronnych. A tymczasem Isakow znowu piłka do środka. Tutaj Bąk i Hajto. Zobaczymy, czy nasi stoperzy już naprawdę połapali się w tym wszystkim. Teraz Bąk zgrabnie wybrnął z tej sytuacji. Krzynówek, Żurawski nie w tą stronę, ale znalazł na lewej stronie Krzynówka. Nie ma spalonego, uciekał chyba z pozycji spalonej Kryszałowicz. I znowu stracona szansa Polaków w naszym ataku. Maciej Żurawski ciągle szuka swego meczu w reprezentacji. Meczu, który da mu silną, mocną pozycję w narodowej drużynie. 22 występy w drużynie biało-czerwonych, 4 gole. Na środku boiska był Lobanovs. Także niecelnie. Isakow nie przejął tej piłki. Śliskie dosyć boisko. Gospodarze godzinę przed meczem tu solidnie zrosili ten trawnik na stadionie Skonto. Stąd piłka czasami nie słucha piłkarzy. Zbyt mocno bita wylatuje na aut. Biało-czerwoni. Bąk. Kłos. Dobrze do Lewandowskiego. Lewandowski pod polem karnym był. Sobolewski, ale niecelne podanie. Nasi znowu źle podają. I to w momencie, w którym wydawało się, że akcja może przynieść jakieś miłe dla nas konsekwencje. Hajto. Odpychał. Werpakowisa. I rzut wolny. Pan Wasa raz nie lubi, kiedy piłkarze symulują na boisko. Jest zwolennikiem ostrej, twardej, ale prowadzonej fair gry. Nie cierpi też gestów, jakie pod jego adresem mogliby piłkarze wysuwać. W ogóle wzoruje się, tak mówią sędziowie, na Sandorze Pulu, byłym znakomitym arbitrze z Węgier. Jak na razie nie ma dużo roboty pan Vasaras. Mecz prowadzony w dobrej atmosferze, ale ta atmosfera mogła być dla nas lepsza, gdyby wreszcie Żurawski czy Kraszałowicz przedarli się w pole karne, no i chociaż raz sprawdzili kolinkę. Szymkowiak i Blejdelis. Dobrze, Szymkowiak w środku. Piłka z listu przepycha się, dobre podanie do Żurawskiego. Żurawski środkiem pędzi, Kryszałowicz na prawej stronie jest. Był Lewandowski, dobrze uratował tę piłkę. Sobolewski, gracz Groklinu do Lewandowskiego, bardzo dobrze. Lewandowski do środka, nie ma komu podać, tam czeka, rozkłada ręce Szymkowiak, teraz Szymkowiak, piłka na lewej nodze, on podaje to na lewo do Krzynówka, Krzynówek i Blejdelis, Krzynówek, bardzo dobrze, Krzynówek, jednak prawy pomocnik Łotwy świetnie wrócił i zabrał piłkę skrzydłowemu z Norymbergi, ale trzymamy piłkę blisko pola karnego, ta akcja mogła się podobać, tutaj widzieliśmy i napastników, i pomocników, którzy rozumnie starali się sforsować pole karne Łotwy. Lewa strona. I znowu walczący Krzynówek. 23. minuta spotkania. Krzysztof Ratajczyk. Za moment rzuci piłkę w pole karne do Kryszałowicza. Tak jest, Kryszałowicz. Trzech graczy Łotwy, ale napastnik Amikuj utrzymuje się przy piłce. Dobrze, pole karne tu jest. Był Lewandowski. Dobry wyskok i praca w powietrzu byłego gracza Zagłębia Lubin. Ale wysoko ponad bramką Kolinki. Tak na razie Lewandowski stara się powstrzymywać Rubinsa. Dobrze mu to wychodzi, dobrze podłącza się do akcji ofensywnych. Ale i tak częściej atakują prawą stroną gracze Łotwy. Sobolewski i Lańzans. Dobrze Sobolewski, teraz Szymkowiak. Szymkowiak, dwóch piłkarzy dopadło Szymkowiaka, ale jeszcze nasi przybicie świetnie. Żurawski do Kryszałowicza. Nie, dobrze. Kryszałowicz tam pięknie na lewej stronie znowu wbiegał Krzynówek. Niedokładnie gra Kryszałowicz, może to się za moment skończy, może złapie swój rytm, zacznie grać dokładnie. Lewandowski bardzo dobrze do Żurawskiego. Żurawski, ach po co? Dobry powrót Lobanovsa i ciągle trzymamy piłkę pod polem karnym Łotyszy. To bardzo pocieszające, to krzepiące, tyle tylko, że jak na razie nie ma strzałów na bramkę Kolinki. Nie ma akcji w polu karnym. Może teraz Isakow, trochę obrońcy naciskani. Łotwy gubią się, znowu piłka poza linią boczną boiska. Ratajczyk. Z prawej strony niepilnowany Lewandowski. W środku także niepilnowany Sobolewski. Ratajczyk szuka kogoś w polu karnym. Tam pokazał się Kryszałowicz. Piłka do Żurawskiego. Żurawski ciągle piłkarz Wisły ma futbolówkę. Teraz akcja na środku. Szymkowiak. Dobrze Kłos. Kłos na lewą nogę. Tomasz Kłos. Kolinko został w bramce. Kryszałowicz. I mamy rzut rożny. Piąty korner dla biało-czerwonych. Dobrze. Od kilku minut trzymamy piłkę jak najdalej od bramki Dudka. A obrońcy Starkowsa naciskani.
naciskani, gubią się, bardzo szybko pozbywają się tej piłki. Czasami za szybko. Mirosław Szymkowiak z rzutu rożnego. 25. minuta spotkania. Pięciu graczy Janasa w polu karnym. Jest tam także Jacek Bąk. Płasko po ziemi. Złapie piłkę Krzynówek, ale był faul. W 16 Łotyszy i szkoda tej sytuacji. Paweł Krysiałowicz wrócił do reprezentacji. Nieudany sezon po tych mistrzostwach, też nieudanych świata dla biało-czerwonych. Wrócił do Polski, wrócił do Amiki, błysnął w meczu z Wisłą Kraków. I przy piłkarze, który potrafił w eliminacjach grać tak świetnie, Paweł Janas postanowił mu znowu zaufać. Żurawski. Maciej Żurawski. Strata przez Ratajczyka piłki, prostopadle. Doskonale Werpakowskis. Czy Jacek Bąk przetnie tę akcję? Werpakowskis, teraz do niego Hajto, a kto na środku? Powrót Sobolewskiego. Nasi stoperzy naprawdę pobiegli chyba nie do końca tak jak powinni. Na szczęście wszystko wyjaśniło się. Blokował Prochorenkowca Sobolewski. No jednak te akcje, o których mówiliśmy wcześniej, że są tak proste, przejrzyste. Ta długa piłka z drugiej linii na wysuniętego napastnika to w dalszym ciągu sprawia kłopoty naszym obrońcom. 26-letni napastnik Maccabi Tel Aviv Andrzej Prochorenkows. Jerzy Dudek. Żurawski pięknie do środka. Tu jednak nie przejął piłki Kryszałowicz. Teraz zagapieni i Sobolewski i Szymkowiak. Tomasz Kłos znowu na lewej stronie rozkłada ręce w takim niemym proteście, zachęcając swych kolegów do tego, by podali Jacek Krzynówek. Mało kiepsko dziś widzą i nasi pomocnicy, i obrońcy, przynajmniej jeśli chodzi o to, gdzie w tym danym momencie stoi Jacek Krzynówek. Kolinko. Jacek Bąk. Ponownie Krzynówek, Ratajczyk, Żurawski, bardzo ładnie Krzynówek. No i jak na złość odskakuje piłka pomocnikowi Norymbergi, Blaydelis. Prochorenkows. Teraz Łotysze przesuwają się blisko pola karnego naszej reprezentacji. Sobolewski blisko Lajzansa. Lajzans potrafi strzelić z dystansu. Oto właśnie Lajzans przy piłce. Sobolewski jednak odpuścił Lajzansa. Niedobrze pole karne. Nie ma gola. Ale mamy szczęścia dzisiaj. Najpierw słupek, teraz ta okazja Prochorenkowca. Łotysze jak zagrali subtelniej, zagrali dokładniej, krótką piłką także potrafią forsować naszą drużynę. To nie jest dobry, i znowu Jacek Bąk tym razem się spóźnił, to nie jest dobry prognostyk przed następnymi atakami, bo mówiliśmy do tej pory o tym, że grają długą piłką, szukają tymi krosami na swoich napastników, a tymczasem w polu karnym, no bezkarnie zupełnie zorganizowali tę akcję. Dudek. Kryszałowicz w stronę piłka Żurawskiego, Blade Angelis, Żurawski, pusta bramka, nie ma bramki. Coś niebywałego, do końca naciskał Olega Blagodesz Dandisa, Maciej Żurawski, ale Kolinko dobrze skrócił kąt. No i mogliśmy stracić bramkę, mogliśmy zdobyć. Okazja za okazją, wet za wet, takie piłkarska wymiana ciosów. Nieporozumienie pomiędzy Blagodesz Dandisem a bramkarzem, no i Żurawski blisko zdobycia bramki na 1-0. Zobaczymy teraz znowu w akcji Jacka Krzynówka. Rzut rożny dla naszej reprezentacji. Płasko Krzynówek. Wypychany Sobolewski. Znowu rzut rożny. 7 kornerów w pierwszej połowie. To naprawdę imponująca liczba. Tyle tylko, że te rzuty rożne bite są dość statycznie. Nie mamy piłki podanej za pole karne do biegającego obrońcy. Może zmienić. Zobaczymy. Krzynówek. Hajto. Mocno, dobrze blokował to Werpakowskis, ale nasi ciągle przy piłce. Krzysztof Ratajczyk ma sporo miejsca, dostre dośrodkowanie na pole karne. Kryszałowicz był tam, Jacek Bąk, jeszcze Żurawski, ale wszystkich pogodził Zemlińskis. I teraz kontratak Łotyszy. Prochorenkows. Lewa noga Prochorenkows. Dobrze, Hajto. I teraz możemy skarcić Łotyszy kontrą, bo to Kłos, zagranie do Krzynówka, ten do Jacka Bąka. Z lewej strony w środku już jest Szymkowiak. Ucieka na lewą stronę Krzynówek. Szymkowiak holuje tę piłkę. Ma Żurawskiego. Jest Krzynówek na lewej stronie. Szymkowiak, wreszcie piłka do Krzynówka. Dorwał ją gracz Norymbergi. Krzynówek na prawą nogę. On woli jednak
kopnąć piłkę lewą, Kłos. Pole karne, no ale to... Nawet gdyby Żurawski miał 2 metry, nie miałby szans w tym starciu z bramkarzem Aleksandrsem Kolinką. Dobiega 30 minuta spotkania, bez bramek na stadionie Skonto w Rydze. Nasi stwarzają sytuację, ale trzeba uważać na piłkarzy Starkowsa. Lajzans. Rubins. Dobry powrót Kłosa, blisko swego pomocnika Mariusz Lewandowski. Kłos do środka. Tu był Żurawski. Zbyt daleko oddalony, zbyt daleko odstawiony od niego Kryszałowicz. Teraz Isakows. Blago na Deszdins. Rubins. Rubins. I znowu było gorąco pod bramką Dudka. Blago na Deszdins. Lajzans. Blago na Deszdins. To już Stepanows. Gracz Baweren ma chwilę spokoju, swobody. Do środka. Dobre podanie. Tam był Werpakowskis. Blago na Deszdins. Lajzans i Sobolewski. Pomocnik CSKA utrzymuje się przy piłce. Ach, świetnie to zrobił Ratajczyk. Lobanow, Szymkowiak. Złapie piłkę Żurawski. Tak jest, na lewej stronie Krzynówek. Może teraz Żurawski. Krzynówek. Ratajczyk. Przydałoby się rozciągnięcie gry na prawą stronę. Sobolewski na prawej stronie niepilnowany. O, właśnie piłka do niego. Lewandowski. Już przy nim jednak Rubins. Szymkowiak. Ratajczyk na lewej stronie. Szymkowiak. Coraz bliżej pole karne. Szymkowiak. Szymkowiak. Żaden z graczy w białych koszulkach mu nie podchodzi. Teraz bliżej pola karnego Żurawski. Dobrze wbiega Kłos. Czy zauważy to Lewandowski? Tak jest. Kłos, prawa strona boiska. Kłos. Ciągle Tomasz Kłos. Obrońca Kolonii w pole karne, ale tam był Blaydelis. To nie o tego piłkarza chodziło nam blisko bramki Kolinki. Blaydelis. Tym razem nie dał rady Werpakowski. Dobrze Bąk. Teraz Lewandowski. Sobolewski. Przerwana jednak gra. Pan Vassaras pochyla się nad napastnikiem Łotwy. Dobrze, że Jacek Bąk nie obejrzał za tę akcję żółtą kartkę. Przypominam, że żółta kartka dla Jacka Bąka w tym spotkaniu eliminuje obrońcę Lans z meczu ze Szwecją. Werpakowski z gotów do gry, stoi przy linii bocznej boiska i jest sygnał od pana Vassarasa, że można grać. No ale tu mamy nieszczęście w naszej drużynie. Jerzy Dudek ma jakiś problem. Dudek przez ostatnie miesiące miał problemy z pachwiną, tym razem coś innego przytrafiło się naszemu bramkarzowi. To chyba nie w groźnej sytuacji, bo nie przypominamy sobie momentu, w którym starłby się z którymś napastników Łotwy. No, godzina, siebie minuta prawdy dla naszej drużyny. Najlepszy zawodnik, podpora reprezentacji, odniósł kontuzję. Mamy nadzieję, że wszystko zakończy się na interwencji trenera, doktora Grzywocza. I za moment Dudek będzie mógł bronić. Krótki czas na wypicie wody mineralnej przy ławce rezerwowych jednej i drugiej drużyny. Zacięte spotkanie. Mamy sytuację, ale co gorsza, dobre okazje mają też Łotysze. Chyba będzie wszystko w porządku. Jerzy Dudek już odprawił naszych lekarzy i za moment piłka w grze. Ratajczyk. Do Kłosa. Przesuwają się w stronę naszego prawego obrońcy piłkarze z Łotwy, ale Kłos tym razem
w łotewskim stylu, pomijając linię pomocy do środka, tam jest Krzynówek, złapie piłkę, minie Isakowska, Krzynówek, faul. Rzut wolny, to już jest odległość 25 metrów. Przypominamy, Krzynówek strzelił na początku meczu bardzo dobrze z rzutu wolnego po podaniu od Szymkowiaka, tyle że piłka trafiła w słupek, a to powrót Lobanowca, no i pan Vasaras takie sytuacje wychwytuje bezbłędnie. Rzut wolny dla naszej reprezentacji. Łotysze próbują coś dyskutować z sędzią z Grecji. Próbują chyba zarobić jeszcze jakąś odległość. Ale Szymkowiak uparcie stawia piłkę na tym miejscu, za które uważa za stosowne. Kolinko dyryguje swymi piłkarzami. Biało-czerwoni szykują się do oddania strzału. Lewandowski, Hajto, Szymkowiak. Jest też Krzynówek. Zobaczymy, czy piłkarz Wisły, który imponował rzutami wolnymi w lidze, a także na treningach kadry narodowej podczas obozu we Wronkach, zostawi piłkę swym partnerom, czy spróbuje sam strzelić. Zobaczymy. Uwaga, za moment. Naprawdę, jeśli ten stały fragment gry zostanie dobrze wykonany, możemy być zadowoleni. Szymkowiak! Jest! 1-0! Mirosław Szymkowiak trafia do bramki Kolinki. 1-0 prowadzi reprezentacja Polski. Ten rzut wolny to jakby dla niego, jakby wymarzone miejsce i moment, w którym Szymkowiak mógł tak strzelić. Fantastycznie uderzył popularny Szymek. Jeszcze raz ta sytuacja, niby szykował się do akcji Tomasz Hajto, a ten zakręcił fenomenalnie nad murem piłkarzy Łotwy i Polska prowadzi w Rydze. 1-0, brawa dla Szymkowiaka. Wiedział Janas, że powinien postawić na tego piłkarza w tym meczu. Kilka nieporadnych akcji na początku spotkania, taka nerwowość, ale teraz, kiedy trzeba było naprawdę wykazać się olimpijskim spokojem, precyzją, oszukał łotyskiego bramkarza Kolinkę i prowadzimy 1-0. 36. minuta spotkania. Żółta kartka dla Mariusza Lewandowskiego. Odpowiedzialny za pilnowanie tego Andrisa Rubinsa, pomocnika Siniku Jarosław. Piłkarz Szachtara przewrócił go. Teraz odpowiedź Łotyszy. Lajzan z rzutu wolnego. Piłka w pole karne. Bardzo niebezpiecznie. Nasi jednak wyjdą z tej opresji. I teraz spokój. Szukanie kolejnych bramek, bo warto z taką zaliczką udać się na przerwę. Teraz na lewej stronie jest Krzynówek. Krzynówek dobrze mijał tam Isakowsa, ale piłka dla biało-czerwonych. 37. minuta spotkania. Szymkowiak strzela w 10. meczu w reprezentacji narodowej swego drugiego gola. Gwizdek sędziego, faul, przewinienie Sobolewskiego i rzut wolny dla Łotyszy. Ziemlińskis. Muszą być poddenerwowani piłkarze Starkowca, bo przecież grali w obronie dość dokładnie. Nasi nie mieli szczęścia w tych sytuacjach. Może teraz Żurawski, nie, powrót Ziemlińskisa. A tu proszę, skarceni po kapitalnie bitym rzucie wolnym Szymkowiaka. Teraz dobra akcja Polaków. Żurawski z prawej strony, Lewandowski. Żurawski szybko na lewą stronę. Tam powinien przejąć piłkę Krzynówek. Tak jest. Ach, jakby się przydał drugi gol, który by na długo wybił z rytmu Łotyszy. Teraz Ratajczyk. Nie przemyślał trochę. Powinien poczekać. Na lewej stronie lepiej ustawiony Krzynówek. Nasi jednak przy piłce. Blisko pole karne. Łotwa przegrywa z Polską 0-1. Krzynówek, faul. I znowu nasi mądrzy daleko od własnego pola karnego, blisko łotewskiej bramki. A to jeszcze raz 36. minuta spotkania i gol, który uspokoił stadion Skonto. Mirosław Szymkowiak, prowadzimy 1-0. Wszystko się dobrze układa, ale musimy szukać kolejnych bramek. Naprawdę większa zaliczka, wyższa zaliczka to jest to, na co czekamy. Szymkowiak, ostro bita piłka, kłos i gol! Gol! Jest 2-0! I dwa razy Szymkowiak raz strzelił, a teraz podał na głowę kłosa i mamy 2-0. Kibice Skonto patrzą na to, co się dzieje. Kibice z Łotwy z niedowierzaniem, ale nasi wykorzystali moment, kiedy to piłkarze Łotwy po prostu nie potrafili opanować się po tym rzucie wolnym Szymkowiaka i już jest 2-0. 39. minuta. Tomasz Kłos, piłkarz po przejściach, szukał klubu w te wakacje. W ostatniej chwili wskoczył do składu, do kadry FC Köln w Bundeslidze i teraz widać, jak znakomicie potrafił znaleźć się w polu karnym Łotwy. Mamy 2-0. Bardzo dobrze nasi rozwiązali te 3 minuty po strzelonej pierwszej bramki. Poszli za ciosem, poszli konsekwentnie, z determinacją i to się opłaciło. Jeszcze raz Szymkowiak, znowu kłos w środek bramki, ale Kolinko bezradny. 2-0 dla Polski.
Cała drużyna biało-czerwonych na własnej połowie. Rubins atakują Łotysze. Strzelenie piłki w pole karne. Dobry powrót Ratajczyka. Kłos, strzelec bramki, powinien zdążyć z tą sytuacją. Jednak piłka dla łotewskiej drużyny. Rubins. Znowu Rubins. Rubins i Kłos. Rubins faul Kłosa. To Lewandowski, przepraszam. Lewandowski powinien uważać, że obejrzał żółtą kartkę przed kilkoma minutami. Ma sporo problemów z powstrzymaniem szybkiego pomocnika silnika Jarosław. Teraz Łotysze. Nasi zepchnięci na własne pole karne. Dudek w bramce. Nie widzę, by utykał. Myślę, że czuje się dobrze. Próbuje Lajzans coś załatwić u sędziego. Chodzi o przesunięcie tego skromnego dwuosobowego muru. A w polu karnym szukanie pozycji do oddania strzału. Zobaczymy. Lajzans. Mocno Dudek. Wybić to. Tak jest, Jacek Bąk. Dudek czekał na piłkę. Tak mocno bita, że nie ryzykował wyjścia z linii bramkowej. Znowu Łotysze. Jacek Bąk. W ekwilibrystycznej sytuacji, ale spore doświadczenie, umiejętności, mógł sobie pozwolić na zagranie tak w tej sytuacji. Drugi rzut rożny dla Łotwy, teraz nie ma żartów. Janas trochę uspokojony, prowadzimy 2-0, ale Starkovs rzucił swych piłkarzy do ataku. Tylko Kryszałowicz poza naszym polem karnym, pozostała dziesiątka blisko bramki Dudka, no ale wszystko po naszemu. A właściwie według naszej myśli. Jerzy Dudek, uspokajające gesty, 2-0, bardzo dobre te 3 minuty. Dwa razy Mirosław Szymkowiak, raz strzelił, raz kapitalnie podał. Piłkarz, na którego eksplozję talentu, umiejętności czekamy od kilku lat. W tym roku świetnie przygotowany, doskonale przepracował to, co piłkarze powinni wykonać w okresie przygotowawczym. No i mamy tego efekty. Świetna gra w Wiśle, pomijając mecze z Anderlechtem, ale w reprezentacjach na razie świetnie. I dobra akcja, strzela z dystansu. Kłopotami Olinko, a strzelał Krzynówek. W tej akcji potrącony sekundę wcześniej Paweł Kryszałowicz. Bardzo intensywnie rozgrzewają się wzdłuż linii autowej i Marek Saganowski, i Kamil Kosowski. Paweł Janas przed meczem mówił o tym, że postara się któremuś z nich dać szansę. A właściwie tak ustawił hierarchię swych zmian. Na pewno wejdą z tej szóstki, jeśli wejdą, Saganowski, Kosowski i Rasiak. Zobaczymy jednak, czy taki wynik, te prowadzenie 2-0 nie sprawi, że nasz trener na przykład zechce wprowadzić na boisko Tomasza Zdebela, który przez swój styl gry, sposób będzie uspokajał swych kolegów grą w środku pola. Na razie jednak to są zmartwienia naszego selekcjonera. Na razie cieszmy się z prowadzenia 2-0. Kłos, Lewandowski. Piłka dla Łotyszy. 2 minuty 40 sekund do końca pierwszej połowy. Prowadzenie w skonto 2-0. Z naszą piłką reprezentacją było ostatnio tak źle, tak niedobrze, że cieszymy się jak dzieci z tego, że tak się to wszystko rozwija. Zobaczymy jednak, czy nasi dotrwają z takim rezultatem do końca pierwszej połowy. Mógł puścić tę grę. Nie, to był faul jednak Sobolewskiego. Wydawało się, że to był faul Werpakowisa, ale to Sobolewski przewinił. Lewa strona, Rubins. Rubins, łasko, tam jest Jacek Bąk do Szymkowiaka. Szymkowiak, sporo czasu, swobody, powinien zagrać do Krzynówka. Krzynówek i Żurawski. Żurawski na prawo do Sobolewskiego. Sobolewski, ach, błąd, po co to? Lajzans znakomicie wybrał mu piłkę. Sobolewski trochę nonszalancko, drugi mecz w reprezentacji. Przydałby się więcej koncentracji przy tego rodzaju sytuacjach. Ratajczyk za siebie, tam jest Prochorenkows. Prochorenkows, mocno bita piłka i mamy kolejny korner dla jedenastki Łotwy. Trzeci rzut rożny dla drużyny Starkovsa. Teraz ta końcówka pierwszej połowy pod dyktando gospodarzy. Trudno się dziwić. Przegrywają 0-2. Nagle w ciągu 3 minut ich ta przemyślana, choć prosta gra została przez biało-czerwonych sprowadzona na ziemię. Przegrywają 0-2. Rubins. Tudek czeka w polu karnym. Dobrze. Tu był Kłos, teraz złapie piłkę Kryszałowicz. Nie udało się. Ziemlińskis, Isakovs. Ach, teraz gdyby tę piłkę przejął Krzynówek, jest Kryszałowicz. Nie udało się. Na lewej stronie dobrze ustawiony Żurawski. Spokojne podanie do Szymkowiaka. Szymkowiak. Z pierwszej piłki bardzo dobrze Ratajczyk. Środkiem rusza Kryszałowicz. To już jest
Krzynówek, dobrze na lewo. Żurawski, w polu karnym czeka na podanie Lewandowski. Żurawski, długie podanie, Lewandowski skacze! Ale. Piłka mija wszystkich ludzi zgromadzonych w polu karnym. Mimo to dobra kolejna akcja, składna, kilka dobrych podań w środku pola. No i Żurawski, dużo dziś widzący, dużo podający, mądrze grający, próbował uruchomić blisko bramki Kolinki Lewandowskiego. Isakows. Nasi starają się już złapać piłkę na połowie Łotyszy. Na razie jednak to im nie wychodzi. Jacek Bąk. Nie było faulu? Jednak tak. Za nakładką zagrał Łotysz. Bardzo dobrze pan Wasaras i piłka dla biało-czerwonych. Upominany Andrzej Rubins. Bardzo aktywny. Grający na lewej stronie, ale zmieniający skrzydło. To na prawej stronie, to w środku. Jak na razie chyba jeden z najgroźniejszych piłkarzy Łotwy, a nasi przy piłce. Dwie minuty, jeszcze 120 sekund gry przed nami. Były przerwy w grze, były kartki. Hajto. Do Dudka. Dudek spokojnie, uciekające sekundy. W kierunku Żurawskiego piłka, faul Wiślaka. Odpychany Ziemliński. Teraz tylko spokój, teraz tylko pewność w grze, dokładność i schodzimy na przerwę. Ale trzeba uważać na Łotyszy, grają z pasją, z determinacją. Ziemliński do Lobanowca, ten do środka, na prawo do Werpaskowisa. Werpakowski straci piłkę na rzecz Ratajczyka, Żurawski. I znowu kapitan Łotwy Ziemliński. Mocno Hajto, ale trochę chaotycznie. No to nie tak broni się prowadzenia 2-0. Może być niedobrze. Teraz faul Hajty. Rzut wolny dla Łotwy. Jeszcze 50 sekund gry. W pierwszej połowie prowadzimy z Łotwą 2-0. Uspokajające gesty Szymkowiaka i Żurawskiego. Nasi ustawiają obronę. Mamy rzut wolny dla Łotwy. Andrzej Rubins, Dudek w bramce. 5-6 graczy Łotwy w naszym polu karnym. Ruszył tam Stepanows, ale chyba nic z tego nie będzie. Tak jest. I znowu takie charakterystyczne rozłożenie dłoni. Spokój, panowie. W tej pierwszej połowie już chyba nic złego nam się nie stanie. Oto Andrzej Rubins. Tym razem by na prawej stronie. A jego opiekun Mariusz Lewandowski ma trochę swobody do tego, by rozpocząć jakąś akcję ofensywną. Dudek. Sobolewski, nie udało się. Lobanows i pan Kiros Wasaras kończy pierwszą połowę meczu. Jest dobrze, jest bardzo dobrze, jest świetnie. Prowadzimy z Łotwą 2-0, gramy na wyjeździe. Co do dyspozycji Pawła Kryszałowicza mogliśmy mieć wiele uwag. Zdaje się, że do tej zmiany chyba dojdzie. Patrzymy na boisko, jest tylko Żurawski, jeśli chodzi o napastników. Kryszałowicz być może już został w szatni, ale jeszcze raz skład naszej drużyny w bramce z jedynką. Jerzy Dudek, w obronie grają dwa. Kłos, 6 Bąk, 7 Hajto, 3 Ratajczyk, w pomocy 10 Lewandowski, 5 Szymkowiak, 4 Sobolewski, 8 Krzynówek, 11 Żurawski i właśnie Paweł Kryszałowicz grał do tej pory z numerem 9. Jest zmiana. W jego miejsce wejdzie Marek Saganowski, piłkarz Legii Warszawa, utrzymujący się ostatnio naprawdę w bardzo dobrej formie. Piłkarz, o którym się mówi, zawodnik po przejściach, kilka klubów, wielki talent. Miał 17 czy 18 lat, grał już na Wembley za kadencji trenera Antoniego Piechniczka, później Feyenoord, próba zdobycia Bundesligi w Hamburgu, wypadek samochodowy, powrót do normalnego funkcjonowania, normalnego życia i potem mozolna droga przez Mękę, Płock, Grodzisk Wielkopolski, Legia. I znowu w reprezentacji numer 18 witamy Marka Saganowskiego. Saganowski do Żurawskiego, rozpoczynamy grę 2-0 do przerwy, prowadzą piłkarze Pawła Janasa, oby tak dalej. Ratajczyk i Kłos. Kłos do środka, tu walczący Saganowski, wyprzedził go Stepanows. Teraz bardzo mądrze zagrał Szymkowiak. Stepanows do Kolinki. Kolinka nerwowo, piłka na środku, tu złapie ją bardzo dobrze Szymkowiak. Na prawej stronie odpychany Lewandowski. Kłos, Saganowski utrzymał się przynajmniej na piłce, bardzo dobrze. Lewandowski, ach, Żurawski tak blisko szczęścia. Teraz nasi, Sobolewski na lewej stronie, niepilnowany Krzynówek, Sobolewski strzela, po co? Tak dobrze ustawiony piłkarz FC Nürnberg. Jeśli mielibyśmy się czepiać naszej drużyny, to jeden z głównych grzechów adresowany
do pomocników, to, że tak rzadko zauważali dobrze ustawionego Krzynówka. Krzynówek często gubił prawego obrońcę Isakowsa, gdzieś tam chował się blisko bocznej linii boiska, no ale nasi pomocnicy nie zawsze widzieli dobrze ustawionego piłkarza z numerem 8. Teraz w środku Szymkowiak, dobrze do Sobolewskiego. Sobolewski zgrabnie na lewą stronę. Tu był Żurawski, ale interwencja Isakowsa. Hajto. Ratajczyk. Krzynówek. Krzynówek. Żurawski na lewej stronie, ale to nie o to chodziło piłkarzowi Wisły. Ziemlińskis. Blejdelis. Isakowsk. Lobanows, ponownie Lobanows, dobrze Sobolewski, teraz Szymkowiak, spokojnie, ale złe podanie, jednak Szymkowiak złapał na moment piłkę, Ratajczyk, narzeka na ból w nodze Sobolewski, mimo to jeszcze walczy z Blejdelisem, Lajzans, Rubins i zobaczymy, jak Łotysze zawiorą się z tą pierwszą akcją ofensywną, bardzo dobrze, świetnie Tomasz Kłos, spokój, rozwaga i teraz Kłos na lewo do, w kierunku przynajmniej Krzynówka, tutaj dobrze ustawiony Isakows. Lobanows, Żurawski, dobrze, Żurawski, pole karne na lewą nogę, Żurawski strzela prosto bramkarza Kolinkę. Druga doskonała sytuacja Żurawskiego, on stwarza tę sytuację, dobrze wychodzi do podań kolegów, ale ile byśmy oddali za te wszystkie jego ładne akcje, proszę popatrzeć, Saganowski, Żurawski za jeden celny strzał. Spokojna interwencja Kolinki, mogło być już 3-0. Nasi w dalszym ciągu starają się dominować na boisku, bardzo dobrze, Łotysze jakby weszli na drugą połowę ze zwieszonymi głowami. Ratajczyk do Dudka. Dudek płasko niedobrze w stronę Rubinsa, ale tam udało się przechwycić piłkę Lewandowskiemu. Lewandowski do środka. Lewandowski dobrze przygotowany do przejęcia piłki. Saganowski, Saganowski dobrze do Sobolewskiego. Kłos. Faul Lewandowskiego, rzut wolny dla Łotwy. Sobolewski dużo roboty miał w pierwszej połowie z Lajzansem. Trzeba przyznać, że rozgrywający CSK nie rządził tutaj tak, jak to działo się w meczu na Legii rok temu. Tam strzelił bramkę, ale też i w ofensywie starał się dobrze grać piłkarz Groklinu. Lajzans, strata, dobrze Szymkowiak, Szymkowiak świetnie. Na lewej stronie ustawiony był przed momentem Krzynówek. Na spalonym Żurawski pomstował na tego arbitra Maciej Szczęsny, na asystenta sędziego Wasarasa. Dobrze byłoby zobaczyć powtórkę, ale chyba realizatorzy nam tego nie zafundują i nie wiemy, czy faktycznie Żurawski był za plecami obrońców Łotwy. Stepanows, trochę znowu bezradne gesty kapitana, przepraszam, stośrodkowego obrońcy belgijskiego Beveren. Stepanows, Lajzans i Sobolewski. Na lewo do Blagona Dzindisa. Błąd Blagona Dzindisa. Żurawski, Krzynówek. Jacek Krzynówek, bardzo ładnie Saganowski, odbita piłka przez Isakowsa, mamy rzut rożny. W rzutach rożnych 1-0 w drugiej połowie, w pierwszej połowie zupełnie zdominowaliśmy Łotyszy, jeśli chodzi o ten stały fragment gry. Szymkowiak wolniutko zmierza w kierunku chorągiewki. Paweł Janas, prowadzenie 2-0, spokój na ławce rezerwowych, pierwsza zmiana trochę wymuszona przez chyba nie najlepszą dyspozycję dzisiaj Krysza Łowicza. Ale też dobrze to świadczy o Janasie, że chce pójść za ciosem, chce wykorzystać dobrą passę Saganowskiego. Szymkowiak! Na krótki słupek był tam Ziemlińskis. Faul Lewandowskiego. Lewandowski musi uważać, powtarzamy to bez przerwy. Ma już żółtą kartkę na swym koncie. Blejdelis, źle. Świetnie ustawiony Sobolewski. Szymkowiak. Ratajczyk. Bąk. Obok niego Hajto, Bąk jednak szuka pomocników. Nie. Za moment będziemy musieli znaleźć Ratajczyka. Właśnie, Ratajczyk do Dudka. Starają się nasi wciągnąć Łotyszy, ale to nic dobrego, takie zabawy na własnej połowie blisko pola karnego. Saganowski gotowy do startu, do przejęcia tej piłki. Bardzo aktywny od początku meczu. Gracz Legii, Kłos. Świetnie, Kłos. Prawa strona boiska, ale. Nie miał szczęścia. Piłka dla Blagona Dzindisa. 40 minut gry przed nami. Polska prowadzi w Rydze 2-0. Rubins. Środek boiska. Rubins. Uciekł naszym piłkarzom. Nie ma spalonego. Over. Prochorenkows. Hajto od bramki Jerzy Dudek.
No po tych 5 minutach dobrej gry naszych, trzymaniu piłki na połowie Łotwy, teraz Łotysze pokazali, że potrafią groźnie kontratakować. Jednak w tej akcji wszystko ułożyło się po naszej myśli. Jeszcze raz sytuacja, w której Hajto doskonale tam wypychał atakującego Łotwę. Prawa strona Saganowski. Out dla naszego zespołu. Zrzedła mina Starkowsowi. On mówił przed spotkaniem o tych szansach 50 na 50 dotyczących i zwycięstwa z Polską i udziału Łotwy w eliminacjach Mistrzostw Europy. Mówi, niedawno jeszcze w Łotwie wszyscy cieszyli się, że pokonaliśmy dwa razy San Marino, a tu proszę remis z Węgrami, zwycięstwo z reprezentacją Polski w Warszawie, więc apetyt rośnie w miarę jedzenia. Lajzans, gracz CSKA, ale nasi dobrze, tutaj ta zapora w środku pola błyskawicznie założona. Teraz był Saganowski, Zemlińskis, brawo Bąk, jednak Łotysze, Rubins, strzelenie piłki w pole karne, tam Jerzy Dudek spokojnie kontroluje sytuację. W takich momentach trzech piłkarzy rusza Łotwy do ataku. Berpakowskis, Prochorenkows i Bleidelis. Rubin szczęście gra w środku pola, schodzi do środka, zostawiając trochę miejsca i Kłosowi Lewandowskiemu, stąd może kilka tych groźnych ataków prawą stroną. Dudek. Lajzans. Głos. No i piłka dla biało-czerwonych. Spokojnie na stadionie Skonto. W pierwszej połowie, kiedy Łotwa grała do 36 minuty ofensywnie, stwarzała sytuację pod bramką Dudka. Było tu naprawdę bardzo wesoło. Meksykańska fala, kibice już zadowoleni. Myśleli, że no, ten mecz ułoży się po ich myślach. Tu dwie bramki zdobyte w ciągu 3 minut i uspokojony, ostudzony ten stadion w Rydze. Rzut wolny. Kłos. Piłka do Ratajczyka. Ten od razu do Krzynówka. Krzynówek jednak ma problem z przyjęciem piłki, a nie. Świetnie do Saganowskiego. Krzynówek ruszył tam. Żurawski, Saganowski. Lewa strona boiska. Pięknie do biegającego Ratajczyka. Ten, no po co? Pośpieszył się trochę obrońca Austrii Wiedeń i Kolinko bez problemów. Rubins. Lewa strona boiska. Obok niego Sobolewski. Lajzans chwilowo bez opieki. Teraz podbiega do niego Szymkowiak. Jacek Bąk. Błąd Hajty. Krzynówek, Dudek. Niedobrze. Nasi w prostych, wydawałoby się, sytuacjach no, robią takie błędy, których ani Hajto, ani Bąk nie powinni tego czynić. Przy ich doświadczeniu Werpakowskas. Werpakowskis i Bleidelis. Piłka w pole karne. Bąk, spokojna interwencja obrońcy Lans. Piłka do... Zobaczymy, czy przejmie ją, bo ma szansę Żurawski. Kłopoty miał Isakows. I na aut Zemlińskis. Zemlińskis, kapitan Łotwy, także rozgoryczony, także ze smętną miną. Nie tak to miało wyglądać. Coraz częstsze gwizdy na trybunach. A nasi starają się grać swoje, chociaż nie zawsze im to wychodzi. Teraz jednak ładna akcja. Szymkowiak i Krzynówek. Krzynówek, lewa strona. Ma Żurawskiego, piłka do Żurawskiego. Żurawski do Ratajczyka. Ratajczyk, pole karne, tam był Saganowski, ale był też lepiej ustawiony Rubins. Bleidelis i Ratajczyk. Dobrze przejmuje piłkę Prochorenkows. Prochorenkows do Werpakowskisa. Werpakowskis, prawa strona, obok niego Hajto. Spokój, Hajty, to wszystko powinno być załatwione po naszej myśli. Hajto, no, po co te thrillery, po co te dreszczowce w własnym polu karnym? Żurawski, wypychany przez Zemlińskisa. Dobra, czysta gra kapitana Łotwy. Isakowsk, Bleidelis. Bleidelis i Krzynówek. Nie ma faulu, gramy dalej, pokazuje pan Vasaras. A jednak, przewinienie. Wydawało się, że puścił grę grecki arbiter. Juris Lajzans, prawa strona. Dobrze, Ratajczyk, teraz powinien pomóc mu jeszcze Hajto. Brawo, Hajto. Hajto, faul Lajzansa, to powinno być ukarane żółtą kartką, bo kopnął naszego piłkarza. Grać CSKA Moskwa, nie atakując piłki, zaraz to zobaczymy. Jeszcze raz dobre wejście Hajty, proszę. Hajto ucieka
z piłką. No i tu widzimy, widział to doskonale asystent, pan Solakidis. I mamy, nie mamy żółtej kartki. A gracz CSKA powinien być ukarany za takie zagranie. Jerzy Dudek. Wydawało się, że w pierwszej połowie coś niedobrego z jego lewą nogą, ale wszystko wróciło do normy, do równowagi. Dudek spokojnie daleko posyła piłkę pod pole karne łotewskiej drużyny. Był Saganowski, Waleczny, teraz Żurawski. Kolejna sytuacja, jeszcze nie tak czysta jak te dwie poprzednie, ale widać, że Żurawski szuka tej swojej piłki w polu karnym, że jest blisko tam, gdzie obrońcy Łotwy mogą popełnić błąd, a oni te błędy popełniają. Jeszcze raz ta sytuacja. Isakowsk, Żurawski, uciekł Stepanowsowi. A jednak wszystko skończyło się tylko na aucie dla biało-czerwonych. Ratajczyk i Saganowski. Saganowski, walczący Saganowski, Krzynówek, prawa noga, po co? Wydawało się, że powinien wcześniej oddać piłkę, teraz doskonale Szymkowiak na lewo do Ratajczyka, Ratajczyk, ostre dośrodkowanie i nie ma bramki, a wydawało się, że z prawej strony tam Lewandowski zakończy ładną akcję Polaków. Znowu pokazał się Marek Saganowski. Naprawdę ta forma z meczów Legii w ligowych spotkaniach dzisiaj znajduje swe potwierdzenie. Jest aktywny, taki czupurny, zawadiacki, stara się wybrać tę piłkę, bardzo aktywny we współpracy z Maciejem Żurawskim. Kłos. Lewandowski. Ziemlińskis. Jak najdalej od własnej bramki. Łotysze bez tej werwy z pierwszej połowy, bez zaangażowania, bez takiego przekonania, że tu można strzelać jeszcze i to bardzo celnie na bramkę Dudka. Bąk. Ratajczyk i Krzynówek. Piłka do Krzynówka. Piłka Norymbergi. Zatrzymany przez Isakowsa. Twardo grają, bardzo ostro piłkarze Łotwy. To się potwierdza. Wszystko o tym mówił przed meczem trener Starkow, dziennikarze łotewscy. Ale jak nie idzie, jak się nie potrafi grać lepiej taką normalną piłkę, to kończy się to wszystko na faulach bardziej lub mniej złośliwych. Szymkowiak do Żurawskiego. Odpychany jednak Sobolewski. Szymkowiak uprzedził Lajzansa. Prowadzenie 2-0. Trudno oczekiwać, by Łotysze zagrali jeszcze bardziej otwartą piłkę. Boją się jednak stracić kolejnego gola. Nasi z kolei kontrolują sytuację. Stąd te 15 minut, prawie 15 minut w drugiej połowy, niczego wielkiego nie widzimy na boisku w Rydze. Ratajczyk. Dobrze do Żurawskiego. Żurawski, ach, problem z opanowaniem piłki. Strata, głupia strata można powiedzieć. Lobanow, błąd. Lewandowski, Kłos na prawej stronie. Lewandowski, dobrze, Kłos. Wypuści chyba w bój Lewandowskiego. Nie, Kłos jednak postara się znaleźć inne rozwiązanie w pole karne. Był tam Żurawski, ale wcześniej dobrze ustawiony Zemliński. Szymkowiak, pilnujący od pewnego momentu Lajzansa. No i ten główny reżyser wszystkich poczynań Łotyszy ma problemy z wyprowadzeniem piłki. Teraz Lobanows, Sobolewski, dobrze, Szymkowiak, spokój. Lewandowski leży na boisku. Sobolewski leży na boisku, także kolejny nasz piłkarz, no pan Vasaras, należący do grupy Top One, najlepszych sędziów UEFA. Zdaje się, że na drugą połowę nie zabrał kartek, bo dochodzi tutaj do porachunków, głównie ze strony gospodarzy. Tu nie jest, staram się być obiektywny, ale to raczej bezsilni piłkarze Starkowsa starają się w ten sposób wymierzać sprawiedliwość. Faulowany przez Lajzansa Lewandowski, wcześniej potrącony przez rywala Sobolewski. Pan Vasaras musi się skonsultować. No jego wielki wzór i idol Sandor Pul w takich sytuacjach działał szybciej i błyskawicznie. Czerwona kartka. Czerwona kartka, proszę Państwa. Łotysze są zrozpaczeni. Nie wiedzą, co się staje, co się stało, ale jednak pan Kiros Vasaras wyrzuca z boiska Jurisa Lajzansa. Strzelec bramki na stadionie Legii w Warszawie w tym pierwszym meczu z dystansu. Piękne uderzenie. Do dziś niektórzy mają pretensje do Jerzego Dudka. Właściwie wszyscy powinni mieć do pretensji naszego bramkarza. Tym razem po średnim meczu musi zejść z boiska. Dobrze pilnowany od początku przez Sobolewskiego, przez Szymkowiaka.
stracił nerwy, panowanie nad sobą. Proszę popatrzeć, piłka daleko od nóg Lewandowskiego, a gracz CSKA Moskwa fauluje go. Czerwona kartka dla Lajzansa. Wszystko to trwa bardzo długo. No i pan Starkow musi przełknąć kolejny gorzki kęs w tym meczu. Jego drużyna przegrywa 0-2. A człowiek, który decyduje o grze reprezentacji Łotwy w drugiej linii, musi zejść z boiska. Starkow jest nadzwyczaj spokojnym człowiekiem, ale po tym, co go spotkało przed sekundami, no chyba mu się koncepcja gry zawaliła, ale i na pewno wiara w to, że można naprawdę uzyskać tu konkretny wynik. Proszę bardzo. Dla tych, którzy by pomyśleli, że sędzia Vasaras skrzywdził piłkarza Łotwy. Dobra decyzja arbitra. Jeszcze dyskusja z panem Starkowsem. Czy pan Starkows powędruje na trybuny? Nie, czy ten jegomość, który siedzi obok niego? A tymczasem Radosław Sobolewski, piłkarz Groklinu, Grodzisk Wielkopolski, opatrywany na boku boiska. Miejmy nadzieję, że zaraz wróci do gry. Ratajczyk. Hajto. Znowu te zagrania niepotrzebne tak blisko naszego pola karnego. Teraz Krzynówek. Obok niego Isakowsk. Piłka dla biało-czerwonych. Isakowsk ostatnio dotknął piłki. Nie powinny się temu w ogóle dziwić. Żółta kartka dla Lobanowca. Gwizdy na stadionie w Rydze. Ale to konsekwencja nerwów i konsekwencja braku pewności siebie. Ta pewność została stracona w pierwszej połowie, jeśli chodzi o Łotyszy, bo biało-czerwoni, strzelając im dwie bramki, no na długo pozbawili ich złudzeń, oby na zawsze, oby tak ten mecz się zakończył przewagą biało-czerwonych. Ratajczyk z autu. Wrócił na boisko Sobolewski. Szymkowiak. Szymkowiak przy piłce, dobrze, Krzynówek. Ładnie teraz Żurawski. Faulowany, nie. Zdaje się, że Lobanow pracuje na kolejną żółtą, ale tymczasem dostanie ją Żurawski. Niepotrzebnie wdał się w ten piłkarski ring piłkarz Wisły Kraków. Pan Vasaras nie będzie dziś żartował i to widać. Mówiłem o tym, że lubi ostrą, dynamiczną grę, ale jest surowym arbitrem. Ziemliński. Jacek Bąk. Na prawej stronie Lewandowski, obok niego Rubins. W środku był Sobolewski, nie dał rady. Ruszył Werpakowski, ale dobrze nasi. Saganowski, no strata. Teraz pięknie Szymkowiak wyłuskał tę piłkę w stronę Żurawskiego. Żurawski, no i jak najdalej od własnej połowy. Też to ma sens. Prowadzimy 2-0. Janas może być usatysfakcjonowany przede wszystkim wynikiem, no ale ma powody do radości z niektórych akcji, przepięknych strzałów i z konsekwencji, jaką nasza drużyna prezentuje w drugiej połowie. Odpychany Lewandowski. Żółta kartka dla Rubinsa. No, można przyjmować zakłady. Kto obejrzy drugą żółtą i czy będzie jeszcze czerwona kartka? Przypominam, że Lobanow, Rubins, Ziemliński wzięli żółte kartki. Jak na razie trener Łotwy nie dokonuje zmian. Jest w trudnej sytuacji. Jego drużyna gra bez Lajzansa. Bez człowieka, który w tej drużynie najlepiej myślał, najlepiej grał w piłkę. Tak to można powiedzieć. Był zawodnikiem lepiej wyszkolonym technicznie. Bez niego trudno będzie tu coś działać. Chociaż tak w tego rodzaju akcjach Łotysze są bardzo groźni. Prochorenkows. I Sobolewski, Prochorenkows, ucieka piłkarzowi Groklinu, Prochorenkows na prawo do Blejdelisa i błąd Blejdelisa, Tomasz Hajto po raz kolejny nasz kapitan wyprowadza piłkę spod własnej bramki. Teraz przydałoby się długie podanie w kierunku Saganowskiego, ale Hajto woli bezpieczniejszy manewr na prawo do Kłosa, ten do Bąka. Ponownie Hajto. Niepilnowany na prawej stronie Lewandowski. Jest Bąk do Ratajczyka.
Ratajczyk, ma Saganowskiego w przodzie i Żurawskiego. Ratajczyk nabiera prędkości, Żurawski. No i niestety nie udało się opanować tej piłki Wiślakowi. Lobanows. Puścił grę sędzia, nic się nie dzieje. Będzie kartka dla naszego kapitana. Żółta. Tomasz Hajto. Ukarany za zdecydowane, za ostre, no co tu dużo mówić, brutalne wejście. Niegroźna sytuacja, niepotrzebnie nasi łapią kartki w takich momentach. A Paweł Janas dokonuje kolejnej zmiany. Kamil Kosowski przygotowany do wejścia na boisko. Oto właśnie piłkarz FC Kaiserslautern. Wydawało się, zagra od początku meczu, ale nie, najlepiej się czuje i tak naprawdę ma siły na grę w reprezentacji w drugiej połowie. Uwaga, bok! Wybita piłka, Dudek! Szybciej z tej bramki, tak jest, wszystko dobrze. Bramkarz Liverpoolu już za moment wprowadzi ją do gry. Do Szymkowiaka, podbiega w jego kierunku Rubins, musi uważać Szymkowiak. Tak jest, dobrze, do Krzynówka, Krzynówek. Ma Saganowskiego na prawej stronie, niepilnowany zupełnie Żurawski. Oto właśnie Żurawski, biega w pole karne Lewandowski, ale Żurawski ostatnie minuty. Och, powinien zapomnieć o tych ostatnich minutach meczu z Łotwą, bo naprawdę gra jakoś bardzo, bardzo niewyraźnie. Traci piłkę w łatwych sytuacjach, źle podaje. Mamy zmianę w reprezentacji Polski. Schodzi z boiska Mariusz Lewandowski, w jego miejsce w 68 minucie Kamil Kosowski. Lewandowski jak na nietypową dla siebie pozycję grał na prawej pomocy, spisał się całkiem przyzwoicie, starał się jak mógł włączać do akcji ofensywnych, powstrzymać przede wszystkim szarżującego lewą stronę Rubinsa. Zarobił też żółtą kartkę, kiedy nie dawał sobie rady z Rubinsem. No a teraz Kosowski. Kosowski to nadzieja na szybkie rajdy, na dobre dośrodkowania, na współpracę z Szymkowiakiem i Żurawskim. Przecież ci piłkarze nie tak dawno jeszcze grali w Wiśle Kraków. Kosowski na prawej pomocy. Tymczasem jesteśmy na lewej stronie. W środku piłka już. Bleidelis. Kosowski, wydawało się, że zabierze ją Stepanowsowi. Ruszają Łotysze. Rubins wypychany. Kłos. Kosowski. Mimo wszystko Lobanow na chwilę opanował sytuację, ale źle podał. Czy nasi przejmą piłkę? Gwizdek, faul, Krzynówka. Poszkodowany Isakowsk, rzut wolny dla Łotwy. Mówiłem o tym, że bez wiary, bez przekonania we własne siły, możliwości grają w drugiej połowie Łotysze, ale momentami przyspieszają i często starają się być w polu karnym Dudka. Rubins z rzutu wolnego. Ruszył Stepanows pod naszą bramkę. Jacek Bąk tam zarządza już alarm, bo Stepanow znakomicie potrafi grać głową. Bardzo wysoki, nauczył się tego grając w Arsenalu. Teraz Beweren także podtrzymuje opinię gracza świetnie radzącego sobie w powietrznych pojedynkach. Uwaga! Był Ratajczyk. Tomasz Kłos daleko pod pole karne. Środek boiska Rubins, Zemleńskis. Bąk. Spokojnie do Dudka. Zemlińskis. Teraz Sobolewski. Przytomnie na prawą stronę do Kosowskiego. Kosowski, Kłos, Kosowski do środka będzie strzelał. Nie, podaje płasko w stronę Krzynówka. Krzynówek, bardzo dobre podanie. Krzynówek! Daleko od bramki. Mógł lepiej przygotować ten atak pomocnik Norymbergi. 2-0 w 70 minucie. Polska prowadzi w Rydze z Łotwą. Eliminacyjny mecz grupy czwartej Mistrzostw Europy. Ten marsz w kierunku baraży jakby stawał się bardziej realny. 2-0 prowadzimy. To jest najważniejsze. Akcja pięknie. Ratajczyk do środka do Saganowskiego. Saganowski wybiega, nie ma spalonego. Jest tam Żurawski, strzela i znowu bardzo źle. No w drugiej połowie Żurawski gra tak źle, jak pierwsze grał Kryszałowicz. Coś niedobrego z napastnikiem Wisły. Szkoda, bo od czasu do czasu stwarzamy sytuację. A kolejna trzecia bramka już zupełnie zdołowałaby Łotyszy. 19 minut do końca. Ratajczyk. Krzynówek. Szymkowiak.
Anglicy wybierają zawsze człowieka meczu. Dziś dla nas jest nim właśnie piłkarz Wisły. Pięknie bity rzut wolny, a później dośrodkowanie z rzutu rożnego na głowę Tomasza Kłosa. I prowadzimy 2-0. Oleg Blagonadeżdins na naszym ekranie. Sparta Kałanie, Wody Kawkas. Bardzo ofensywnie grający piłkarz, ale dzisiaj nie miał okazji do tego, by biegać szybko w pole karne. Bąk. Hajto. Trzeba to szybko wybić do Kosowskiego. Kosowski. Świetnie, świetnie do Sobolewskiego. Teraz dobrze. Możemy skutecznie kontratakować. Sobolewski, prawa strona boiska. Obok niego Rubin. Sobolewski twardo trzymający się przy piłce. Sobolewski. Ach, szkoda tej akcji, chociaż Łotysze jeszcze w panice, bo widzieli Państwo, jak łatwą piłkę zepsuł Blagonadeżdins. Blagonadeżdins i rzut rożny. Drugi rzut rożny dla biało-czerwonych. W drugiej połowie jeszcze Łotwa nie wybijała kornera. Jacek Krzynówek. Tylko Werpakowskis stojący poza własnym pole karnym. Pozostała dziewiątka jego kolegów we własnej szesnastce. Krzynówek. Ziemlińskis na kolejny rzut rożny. Paweł Janas na chwilę wyskoczył z ławki rezerwowych, jakby chciał tam im podpowiedzieć. Być może wariant inny rozegrania rzutu rożnego. Ale Krzynówek po raz kolejny. Pole karne, piłka. Kłos był. Kolinko wypuszczają z rąk. Ratajczyk! Ach, był Jacek Bąk. Wydawało się, że wykorzystamy błąd tego niemrawo, niezgrabnie grającego bramkarza Łotwy. Świetne warunki fizyczne, ale w grze na przedpolu, no przynajmniej w tym meczu, chyba pała. Patrzmy jeszcze raz tą sytuację. Niezdarne piąstkowanie, potem poszedł za piłką i gdybyśmy mieli więcej szczęścia, gdyby tam Bąk inaczej dołożył na głowę, byłoby 3-0. Tak, prowadzimy 2-0 i kolejny atak piłkarzy, gospodarzy. Kłos. Sobolewski. Jacek Bąk. Dudek. Ratajczyk. W kierunku Saganowskiego. Saganowski bardzo dobrze do ustawionego na lewej stronie Kosowskiego. Kosowski pędzi środkiem. Kosowski. Ach, niecelne podanie. Tam za daleko był piłki Sobolewski, ale Sobolewski gra dzisiaj momentami w odbiorze, jak profesor, naprawdę wyłuskuje te piłki bardzo pewnie i bardzo dobrze. Prawa strona, Krzynówek, zamienił się pozycjami z Kosowskim, Krzynówek. Szymkowiak. Kosowski. I wydawało się, że Saganowski dołoży nogę i będzie 3-0 w swoim stylu. Saganowski wskoczył tam w pole karne Łotyszy i był bardzo bliski pokonania Kolinki, a teraz biało-czerwoni. Szymkowiak. Kłos i Krzynówek. Piłkarze ci grali w finałach Mistrzostw Świata w drużynie prowadzonej przez Jerzego Engela. Prochorenkow trochę zdezorientowany. Kłos odpychany. Nie, piłka jednak dla Łotyszy. No szkoda tak głupio straconej piłki. Hajto teraz blisko swego rywala, blisko Werpakowskisa. Leidelis, dobrze, dobrze Bąk. Nie pozwala, by Łotysze wpadli w pole karne, ale teraz rzut rożny strzelał Prochorenkows. Pierwszy rzut rożny w drugiej połowie dla jedenastki gospodarzy. Ściągają nasi piłkarze we własne pole karne, tylko Saganowski ustawiony na 40 metrze od bramki Dudka. Stepanow biegnie blisko narożnika, chce dostać piłkę od Werpakowskisa. Werpakowskis, nie, Stepanow po prostu podpowiada, jak ten ma wybić rzut rożny. No i wysoki obrońca Beweren już jest bliski bramki Jerzego Dudka. Werpakowskis. Kolejna zmiana w drużynie Łotwy. Przygotowuje się Siemionows. Dobrze, Żurawski. Żurawski naciska. Bąk. No, groźnie. Mamy zapowiadaną zmianę. Numer 15 w drużynie Łotwy. Igor Siemionows.
Pomocnik z Kontoryga, 18-letni piłkarz, trzeci mecz w reprezentacji narodowej. Oklaski na trybunach, kibice z Konto mają kolejnego swego gracza w reprezentacji. Uwaga, piłka w pole karne. Stepanovs. Zatrzymał się Kłos, zatrzymał się też Kosowski. Panowie teraz sobie wyrzucają sobie błąd sprzed kilkudziesięciu sekund, no ale wszystko skończyło się dobrze. Ratajczyk. Szymkowiak. Do Krzynówka. Ten do Kłosa. Kłos w kierunku Saganowskiego. Saganowski. I piłka znowu u bramkarza Łotwy Kolinki. Ławka rezerwowych naszej reprezentacji. Spokój, zadowolenie. Ale trzeba grać do końca. Trzeba co więcej próbować strzelić kolejną bramkę. Bo naprawdę gospodarze u siebie nie spoczą na laurach, ale będą do końca atakować bramkę Dudka. Ratajczyk, Blejdelis, Ratajczyk, ruszył Werpakowski, Kajto, rzut rożny. Siemionow. 78. minuta meczu, Igor Siemionow. Dobrze Żurawski. Ziemlińskis. Dudek został w bramce. Był tam Lobanowski, teraz piłka Dudka. Saganowski niepilnowany na środku boiska. Jest teraz na spalonym. Tak jest. Przejął piłkę. Właściwie chciał przejąć piłkę i pan Solakidis nie miał wątpliwości. Podniósł wysoko chorągiewkę w górę. Isakovs. Z przewagą jednego zawodnika grają nasi reprezentanci. Przypominam, że od kilku minut nie ma na boisku Jurisa Lajzansa. Za faul na Lewandowskim sędzia Vasaras wyrzucił piłkarza CSKA Moskwa z boiska. Kolinko. Kłos. Sobolewski uciekł Lobanowsowi. Faul. Dobre momenty. Dobre minuty, można powiedzieć, w wykonaniu pomocnika Groklinu. Jest Ratajczyk. Teraz na lewej stronie Kosowski. Włącza się do akcji Ratajczyk. Kosowski przed pole karne. Tu jest Żurawski. Szymkowiak. Ratajczyk. Pięknie do Kosowskiego. Kosowski nie ma spalonego, ale i nie doszedł do tej piłki. Zbyt mocno podawana przez Ratajczyka. Kolejna zmiana w 11 Łotwy. Schodzi z boiska Andrzej Prochorenkows. W jego miejsce z numerem 14 Widz Rimkus. Widz Rimskus z klubu FK Ventspils, 30 lat, 35 mecz w reprezentacji, 8 goli. Teraz podanie w kierunku Żurawskiego. Żurawski, trochę daleko od niego ustawiony Saganowski. Zbliża się 80. minuta meczu. Prowadzenie Polski na stadionie w Rydze z Łotwą 2-0. Szymkowiak. Błąd Szymkowiaka. Isakovs. Tutaj króluje w tych powietrznych pojedynkach Jacek Bąk. Na prawo do Kłosa. Krzynówek. Kłos. Jeszcze Kłos. Nie było faulu. Dobrze, Łotysze. Akcja lewą stroną. No mogło się to naprawdę skończyć czymś groźnym dla naszej drużyny. Ruszył tam lewą stroną Lobanovs. Blejdelis. Dudek czeka na piłkę. Spokojna, pewna interwencja. Werpakowski nie miał szans na jej przejęcie. I Ratajczyk. Jeszcze jakaś sytuacja. Jeszcze jeden gol. To wszystko naprawdę do końca już pogrążyłoby Łotyszy. Szymkowiak. Czeka na podanie Kosowski. Piłka właśnie do niego. Teraz ma obok, za plecami Ratajczyka. Kosowski przed pole karne. Żurawski. Pięknie. Kosowski w polu karnym. Gramy dalej. Siemionows. Nie ma faulu. Kłos. Krzynówek.
Sobolewski. Krzynówek. Żurawski. Kłos. Saganowski! Na spalonym. Ach, wydawało się, że przejmie tę piłkę napastnik Legii i będzie 3-0. Ale znowu dobrze ustawiony Saganowski, znowu szukający tej gry. Kolejna zmiana w drużynie Łotwy. Numer 17. Siedemnastką zobaczymy na boisku Andrejsa Stolcersa, 29-letniego piłkarza londyńskiego Fulham. 69. mecz w reprezentacji. Szedł z boiska Imans Bleidelis. Rimkus. Rimkus na wolne pole, tam do tego 18-letniego. No i na szczęście młodość nie zawsze idzie w parze z rozwagą. Semionow z dobrej sytuacji pod bramką Dudka. Ale kolejne ostrzeżenie dla naszych. Jeśli nie chcemy dostać takiej bramki na 2-1, to lepiej starannie przygotować jakiś atak i zdobyć trzeciego gola. Wtedy naprawdę już będzie spokojnie i bezpiecznie. Trzech zmian dokonał Starkowski. To już wszystko, co mógł wykorzystać. Przypominam, że Łotwa gra bez Lajzansa, ukaranego czerwoną kartką. Saganowski. Dobrze, Szymkowiak. Niezbyt szybko nasi ruszyli się do przejęcia tej piłki. Ratajczyk. Dobrze, Krzynówek tym razem. On na lewej stronie, na prawej Kosowski. Szymkowiak. Dobrze w kierunku Krzynówka. Isakows. I faul Krzynówka. Piłka dla Łotwy. Lobanows. Siemionows. Dobrze zagrał Sobolewski. Kosowski. Kosowski na prawej stronie. Dobra sytuacja dla gracza Kaiserslautern, ale jednak nie doszedł do tej piłki. Szkoda, bo Saganowski i Żurawski czekali w polu karnym na dokładne podanie od Kosowskiego. Bez faulu, krzyczy Janas. Rzeczywiście trzeba grać czysto. Prowadzimy 2-0. Gramy z przewagą jednego zawodnika. To powinno być widać na boisku. Kosowski. Żurawski, faulowany Kosowski. Gwizdże pan Vassaras. I będzie kolejna kartka. Obejrzał ją piłka z numerem 6, Olek Blagodan Reżdins. Kolejna kartka w drużynie Łotwy. A piłkarze Janasa spokojnie zabierają się za kolejny rzut wolny. Tu się nie trzeba śpieszyć. I Marek Saganowski szukający swego strzału, swojej akcji. Dobre wrażenie robi od pierwszych minut po wejściu na boisko. Oto sytuacja, w której sfaulowany został Kosowski. Sędzia na moment puścił grę, ale potem wrócił do tego przewinienia i rzut wolny dla biało-czerwonych. Jacek Krzynówek szuka miejsca w polu karnym. Bąk, Krzynówek! Kłos! Tym razem Kolinko spokojnie. Szkoda, przydałaby się powtórka z 39 minuty. Stolers. Saganowski, Żurawski, rzut wolny dla Polaków. Stepanow jest bezradny momentami w tych starciach z naszymi, no gdzieś uciekła ta pewność siebie, o której mówiłem. I co tu dużo mówić, nasi zasłużenie i spokojnie pewnie prowadzą 2-0, ale trzeci gol, 3 bramki, 3 punkty, to naprawdę brzmi bardzo dobrze. Jacek Bąk. Ratajczyk. Dobrze w pole karne, tu jest Krzynówek, nie ma spalonego, ale Kolinko tym razem nie przywiązał się do linii bramkowej i pewnie skasował tę akcję Polaków. Kolinko. Kłos i Siemionows. Na prawej stronie Saganowski. Dobrze łapie piłkę legionista, Saganowski, bardzo dobrze. Jeszcze Saganowski. Ach, mógł oddać tę piłkę Żurawskiemu, ale brawa za tę akcję dla Marka Saganowskiego. 7 lat temu gra na Wembley, później
koszmarne koleje losu, wypadek motocyklowy, a dziś przywrócony do piłki i to piłki w dobrym wydaniu. Naprawdę możemy być zadowoleni z postawy napastnika Legii. Kolinko. Kłos. Bardzo dobrze pilnujący tam swego rywala Stolcersa, ale przy tej akcji, przy tym starciu był faul naszego obrońcy. Siemionow do środka. Stepanovs. Kłos bardzo mocno ubiegł Lobanovsa. Isakovs. Jacek Bąk po raz kolejny. Tym razem Kłos. Żurawski do Szymkowiaka. Szymkowiak na lewej stronie ma krzynówka. Spokojnie do Ratajczyka. Ratajczyk. Hajto. Kłos. Jacek Bąk. Ratajczyk. Krzynówek. Ratajczyk. Łasko i źle Hajto. Lobanovs. Nie dał rady Sobolewski, ale dobrze w kierunku Kosowskiego Hajto. No i szybko, jak najdalej od własnej bramki, Blagona Deżdins. Ten stan zwątpienia, z rezygnacji, załamania trwa od pierwszych sekund drugiej połowy. Myślę o Łotyszach i bardzo dobrze, bo nasi momentami naprawdę nie grają dobrze. To, że prowadzą 2-0 i że to spotkanie prawdopodobnie wygrają, to bardzo dobrze, ale z gry no, nie powinniśmy się za bardzo cieszyć. Szwedzi w środę 10 września postawią nam zupełnie inne warunki. Hajto. Sobolewski. Szymkowiak, dobrze. Saganowski do Szymkowiaka, niedokładnie. Teraz Szymkowiak, Saganowski walczy w środku. Kłos. Kosowski, na lewej stronie krzynówek, Kosowski, prawą nogą, płasko, do krzynówka, krzynówek, Żurawski, w pole karne, Isakovs opanował piłkę, Lobanovs, Rimkus, ręką zagrał teraz piłkarz Łotwy, to był Bladelis, Imans Bladelis. Zatrzymuje akcję, a my czekamy na kolejny strzał, kolejnego gola. Tomasz Zdebel wejdzie na boisko. Schodzi z boiska Mirosław Szymkowiak. Brawa dla naszego piłkarza za wspaniały rzut wolny w 36, za kapitalne dośrodkowanie w 39, kiedy to Tomasz Kłos trafił na 2-0. Dobry mecz Mirosława Szymkowiaka. Prowadził grę, zwłaszcza od 20 minuty, kiedy to naprawdę uspokoił się i opanował sytuację wspólnie z Sobolewskim w środku. Wręcz wzorowo, a te dwie akcje to naprawdę czapki z głów przed Szymkowiakiem. 2-0 prowadzi Polska. Rzut wolny dla biało-czerwonych. Hajto. Kłos. Kosowski. Pięknie do Kłosa. Kłos. Był Saganowski. Sobolewski. Jest Hajto. Bąk. Kłos. Ruszył Żurawski. Hajto spokojnie do środka, Zdebel. Dudek. Na spalonym. Kosowski, a i Żurawski przez moment także był w pułapce offside'owej. Coraz częściej gwiżdżą kibice Łotwy. Ich drużyna przegrywa z Polską 0-2. Stepanovs. W drugiej połowie chyba raz może zagrozili bramce Dudka. Faulowany Zdebel. Piłka dla biało-czerwonych. Dobrze Ratajczyk. Kosowski. Prawa strona boiska. Kosowski na lewą nogę. Kosowski blisko pola karne, ale tu żaden z biało-czerwonych nie przybył mu w sukurs. Zmęczony już trochę Sobolewski. Jeszcze 3 minuty gry przed nami. Tyle, o tyle przedłużył spotkanie pan Kiros Vasaras. Były przerwy, był problem z usunięciem z boiska Lajzansa, kiedy to środkowy pomocnik Łotwy bardzo długo opuszczał boisko. Blagona Deżdins. Lobanovs, Bejdelis, Blagoda Deżdins, Lobanovs, Isakovs,
Prawy obrońca Łotwy bardzo rzadko włączający się do akcji ofensywnych. Ratajczyk, och, niedobrze, dośrodkowanie. Kłos. Taka akcja Kłosa na wagę złota, proszę Państwa. Na wagę 3 punktów, na wagę chyba zwycięstwa. Było niebezpiecznie, tam ruszył Siemionow i Stolcers. Oto Stolcers, rzut rożny dla gospodarzy. Dobrze Żurawski. Żurawski o dziwo spisuje się lepiej we własnym polu karnym niż w polu karnym rywali. Ta uwaga zwłaszcza dotyczy drugiej połowy. Dobra akcja Żurawskiego. Wcześniej był Kosowski. Kosowski środkiem pędzi Saganowski. Atak z tyłu. Faul Siemionowca i będzie znowu rzut wolny dla biało-czerwonych. 1,5 minuty do końca. Polska prowadzi z Łotwą 2-0. Mecz, który jawił się nam jako kolejny koszmar, jako kolejne ciężkie, traumatyczne piłkarskie przejście. Tym razem myślę, że zakończy się naprawdę dobrze dla biało-czerwonych. Będziemy analizować tę grę w studiu. Na pewno warto cieszyć się z tego, że nasi z trudnego, bardzo gorącego, bardzo nieprzyjemnego wyjazdu do Rygi wywożą punkty i bramki. Ze Szwecją trzeba jednak zagrać zupełnie inaczej. Przypominam, że ta droga do kierunku baraży po tym spotkaniu stanie się być może troszkę wygodniejsza, ale trzeba przecież co najmniej zremisować ze Szwecją, później wygrać z Węgrami. Zresztą będziemy o tym mówić w studiu. Uwaga, Krzynówek strzela. No i broni Kolinko. Pożegnalny strzał Jacka Krzynówka. Łotyszom naprawdę w drugiej połowie nic nie wychodzi, nic im się chyba nie chce. Kompletnie rozbici, załamani tę pierwszą odsłoną spotkania tymi 3 minutami między 36 a 39, kiedy to nasi zdobyli 2 bramki i pogrążyli ich zupełnie. Stepanow do Ziemlińskisa. Ostatnie sekundy meczu. Isakowsk. Zmagają się gwizdy na stadionie Skonto. Ta pewność siebie, ten hura optymizm w Rydze jednak był niczym nieuzasadniony. Lobanows. Gospodarze muszą pożegnać się z myślą o zwycięstwie. Mamy jednak rzut wolny dla piłkarzy Starkowsa. Ostatnie sekundy. Stepanow wbiega w pole karne Jerzego Dudka. Za moment chyba sędzia Wasaras pozwoli, by piłkę wstrzelono w pole karne biało-czerwonych. Potem zakończy ten mecz. Imans Blaydelis. 93. minuta meczu. Bąk. Nie dał rady, ale już za bramki, za linii końcowej sięgnął piłkę Stolcers. Jerzy Dudek i koniec, proszę Państwa. 2-0 wygrywamy w Rydze. Mamy 10 punktów, tyle co Łotwa, ale mamy lepsze bramki. 9-4, Łotysze 6-5. W środę trzeba zagrać jeszcze lepszy mecz, jeszcze w sposób bardziej odpowiedzialny. Nie może nam brakować szczęścia, tak jak tu nam nie brakowało. Cóż, cieszmy się z tych 2 bramek, z 3 punktów. A o dobrej grze przyjdzie porozmawiać nam chyba kiedy indziej. Brawo piłkarze Pawła Janasa, brawo nasi zawodnicy, brawa przede wszystkim dla Mirosława Przymkowiaka, który docenił obecność licznych kibiców na stadionie w Rydze i pokazał 2 razy, że jest naprawdę piłkarzem, na którego reprezentacja zasługuje, który musi grać w tej reprezentacji. 2 razy myślę o rzucie wolnym, o rzucie rożnym i podaniu do Tomasza Kłosa, ale także o wielu innych akcjach, których Szymkowiak wespół ze swymi kolegami naprawdę się zasłużył. Dziękuję Państwu za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia.